Siemano, z tej strony Bąkol, to jest kolejny odcinek Turm Oil. Moi kochani, w poprzednim odcinku, jeżeli ktoś nie oglądał, a jeżeli ktoś oglądał, to przypomnę, bardzo nam dobrze poszło. Mieliśmy 55 tysięcy zysków w ostatniej eskapadzie i odblokowaliśmy dwa upgrade'y, czyli boostowanie lewego sklepu i boostowanie prawego sklepu. Teraz będziemy mogli podpinać gaz pod budki, w których sprzedajemy, zarówno w lewej i w prawej, i będziemy tym gazem pompować ceny w górę. Okej, moi kochani, bez zbędnego tutaj przedłużania, rozpoczynamy, zrobimy dzisiaj jakieś dwie fajne eskapady. Niestety chyba nie mamy diamentu. No to dobra, rozpoczynamy licytację. Ja tutaj miałem, to była moja miejscówka. I myślę, że powinniśmy zrobić coś takiego. Ja myślę, że ta miejscówka moja jest spoko tutaj. Chociaż tu jest większa pewność, że będzie coś dobrego. No dobra. Licytują się... Ja nie wiem, czemu się licytujecie. Przecież tutaj ta miejscówka, gdzie ja jestem, jest super. Halo, halo. Dobra, lecimy. Progress saved. Dobrze, lecimy. Oni tam mówią, że mogą podpinać gaz. Ja wszystko to wiem, chłopaki. Naprawdę, ja to wszystko wiem. A, i ja teraz coś o chmurce. A, ja w ostatnim jakimś odcinku patrzyłem, że tutaj chmurka. Kurde. Jak to obliczyć, żeby najwięcej silosów się zmieściło? Aha, bo silos można troszkę tam wrzucić. W to miejsce. No dobra. To już wiem, o co chodzi. Myślę, że w ten sposób. Troszkę na lewo. Dobra, i on się teraz zmieści. Dobra, lecimy w tym kierunku. Tutaj gościu coś odnalazł. Sprawdzimy, co się stanie. No dobra, już coś jest, wydobycie. Wydobycie jest. Rureczkę musimy powiększyć. That's what she said. Koniki jak najbardziej. Koniki po lewej stronie już niech kursują. Dobra. Tutaj mamy pięknie. Aż mięknie. Musimy wziąć sobie pożyczkę, ale nie będziemy zbyt dużej tej pożyczki brać. 1500, mam nadzieję, że wystarczy. Tutaj, dobra, wrzucimy sobie kolejnego krecika. Koniki. Dobra, jeździmy. Ulepszamy od razu te wagony, żeby więcej miały tutaj większą pojemność. O, widzę, tutaj kolejna jest miejscóweczka, gdzie możemy wydobywać. Tutaj mamy kolejne wydobycie. No i się ładnie kręci na początku. O, i tu jest coś, tylko ja się boję, że to jest coś niemiłego. Zobaczymy, czy ten kret mi to odkryje. Nie, on mi tego nie odkrył. No dobra. Ale ja sobie to odkryję tak. Dobra, uuu, gaz mamy do pompowania ceny. To będzie miłe. To będzie bardzo miłe. Dobra, niech tam sobie, wiecie co, zrobię tak. Niech tam dwa wozy jadą, niech to sprzedadzą. Weźmiemy sobie dwóch rudych. Kreta tu jeszcze wrzucimy. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tym pompowaniem ceny. No na pewno sobie tutaj doprowadzimy gazociąg. Dobra, dołączymy sobie w ten sposób. Już na przyszłość sobie do pompowania cen przygotujemy. Silosik. Silosik. Nie sprzedaję. Nie, 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 bo to jest za niska cena. Silosik. Okej. Zapomniałem. Już tutaj przygotujemy sobie to, na koniec będziemy pompować. Tutaj musimy powiększyć rureczkę. Tutaj widzę, że jest dosyć fajne złoże. To będziemy też inwestować w wydobycie w tym, na tym złożu. No, tak sobie zrobimy. Tutaj mamy gaziu. O, i to jest złoże dosyć duże. To może być złoże gigant. Powiem szczerze. To może być złoże gigant. Musimy wziąć jeszcze pożyczkę. Bierzemy drugi silos. Musimy ulepszyć... to będzie zdecydowanie złoże gigant. Dobra, ulepszamy. Musi nas być stać na to wszystko oczywiście. No to nie jest, jeszcze muszę wziąć kredycik. Bo interes będzie się opłacał. Bo to się naprawdę opłaci. Tylko, że będzie trzeba gdzieś sprzedać tutaj coś. Bo jak zaczniemy pompować cenę, to już potem odwrotu nie ma, moi kochani. Dobra, dwóch jeszcze tutaj rzucimy. Tutaj nam coś znaleźli. Nie konika, nie, 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 nie. Damy sobie tutaj krecika. I tutaj krecika. No na razie te ceny nie zachęcają do sprzedaży.
Tu jest Gaziu, widzę. O, tutaj chyba dobrze już zrobiłem z tymi silosami. Zaraz będziemy po lewej stronie sprzedawać. Na razie nie mamy zbyt dużo tego surowca, żeby to wszystko ogarnąć. Ale ja myślę, że już tutaj... Ile mamy koników? Mamy 7 koni, czyli 4 niech sobie tam jeżdżą sprzedawać. I zaraz będzie pięknie. Lecimy. Dobra. I wydobywamy to wszystko. Rudy coś odnalazł. Tutaj, o, tutaj mamy coś. No dobra, sprawdźmy to. Oby to nie był gaz. O kurde, jaka tam jest cena! Sprzedawać to! Sprzedawać szybciutko! Tam jest 1,58. On oszalał, ten gościu. On chyba, ja nie wiem, on się rozwodzi z kobietą. On majątek sprzedaje. No dobra. Jakby jeszcze to podpompować, to by było idealnie. Już tu nie mogę. Dobra, zrobimy tak. Ulepszamy rurkę. Ulepszamy rurkę. No i będziemy wydobywać tutaj wszystko. Ja tutaj prawdopodobnie zrobię drugi... Więc tak, w ogóle zrobię tutaj z silosem. Tu zrobimy kolejny silosik. Dobra. I zobaczymy, czy jeszcze bym zmieścił jeden silos. Nie, nie zmieściłbym, ale wiecie co zrobię? Postawię tutaj szyb. Ja będę chciał odciążyć to, bo tutaj duże złoże prawdopodobnie będzie. Dobra, tu już jest niska cena. Czemu ja tego nie zauważyłem? Po prawej stronie jest dobra. Sprzedawać po prawej. Och. Nie no, wszyscy tu nie mogą jeździć. Tylko niech jeździ tutaj kilku. No okej. Jest całkiem spoko. I teraz już nie sprzedajemy. Już hajs mamy i teraz czekamy. Teraz już nie sprzedajemy. Robimy większość koników, żeby tutaj ogarniały. Co tu się stało? Co to jest tutaj? Czy to się ulepszyło? Czemu to się nie ulepszyło? No dobra, ulepszamy wszystko. Stać mnie, kurde. Co to jest w ogóle za złoże? Tu jest złoże spoko. Tu jest złoże takie se. O matko, jak my to wszystko na rurkę największą zrobimy, to tu się będzie dział hardcore. Tu będzie miał miejsce hardcore. Mamy. Odnaleźliśmy. Odnalazłem ciebie. Co tam jest? Tam jest ropencja. Dobra, musimy złoża gazu jeszcze odnaleźć. Więc musimy sobie poszukać złóż gazu. Gościu, coś ty tam odnalazł? Tutaj? Serio? Sprawdźmy to. Tak, znalazłeś. Jaki ty wariat jesteś? No dobra. My możemy nie nadążyć z wydobyciem. Uff, na kamień ciulnęliśmy. Gdzie ja uderzyłem w kamień? Chyba nigdzie. Dobra, po lewej stronie jest, tylko gazu nie mam po lewej stronie. Dobra, to musimy przygotować tutaj pod gaz. Nie mogę się... To się nie może krzyżować? A ja mogę podpiąć to pod instalację? Myślę, że mogę podpiąć pod instalację. Dobra, sprzedajemy. Jest jeszcze dobra cena. Nie no, 20 to jest za dużo. Oni się rozleją. Dobra. Czemu tu jest... Aha, nie dojechałem. Nie dojechałem tutaj, nie wydobywamy. No dobra. Hulaj dusza. Dobra, jeszcze mamy czas. Z tym gazem to poczekamy trochę.
Dobra, ale ja nie mogę teraz podpiąć gazu, halo. Nie mogę podpiąć gazu tu. O, rozlało się, dostanę tutaj karę. No dobra. Ile my mamy jeszcze do wydobycia tego wszystkiego? Sprawdźmy to. No jeszcze trochę jest. I już wszystkie wozy zaraz będą pełne. Wiecie co jest najgorsze? Wrzucimy sobie kilka kretów. Może one znajdą gaz. Tu jest gaz, ale... jak do niego dojechać? On, to jest za mało gazu, to jest za mała część gazu. Dobra, ja muszę coś sprzedać, cokolwiek muszę sprzedać. O, znalazłem diament w ogóle, lol. Cokolwiek musimy sprzedać, żeby to miało sens na przyszłość. Te wozy muszą być puste. Mhm, tu jest gaz. Dobra, to musimy to zaraz podpiąć wszystko. I będziemy sprzedawać po prawej stronie, moi drodzy, przygotujcie się. Przygotujcie się, bo będziemy po prawej stronie sprzedawać zaraz. Jesteście gotów? Pierwszy raz będę gazu używał. Czekajcie, czy to my chcemy po tej stronie? No dobra. Aha, czemu ta ropa tutaj w tym kierunku szła? Dobra, tu już się skończyło wszystko. Okej, i po lewej stronie czy po prawej? Po prawej czy po lewej? Po prawej. Kurde, nie wiem. Po lewej chyba. Dobra. Po lewej. Idziemy po lewej. Podłączamy pod gaz. Pompuj się, ceno. Pompuj cenę. Nie, to idzie pod... nie! Czemu to idzie w tym kierunku? No dobra. Tutaj. Sprzedawaj po prawej stronie. Po prawej stronie. Źle to podpiąłem. Źle podpiąłem, nie przeliczyłem tego. Że ten gaziu poszedł w lewo. No dobra. Ale udało się. Kurde, ten jeden poszedł w tamtą stronę. Na górze był gaz, jeszcze tutaj był gaz. No dobra, sprawdźmy to. A, jaka niska cena teraz. Nie sprzedawać tego. To wstyd. Wstyd to sprzedawać. Ludzie, to wstyd, naprawdę. Hańba. Pompuj. Bo wstyd. Dobra, sprzedajcie to wszystko w piździec. Bo ta cena już nam niestety nie wzrośnie. A my musimy kończyć. Czy my mamy jeszcze gaz? Nie widzę już nic. Dobra, sprzedajcie to. Nieważne po jakiej kwocie, 0,86 czy 0,90. Na za dużo po prostu, moi drodzy. Bo właśnie szyby miałem wyłączyć. Ja miałem szyb wyłączyć. A ja nie wiedziałem. To ja muszę sobie wykupić teraz możliwość wyłączania szybów. Moi kochani, muszę sobie taką możliwość wykupić. Dobra. Tak to wyglądało. No było jeszcze trochę gazu, no. Dobra, zdobyliśmy dużo. I teraz możemy sobie ulepszyć szyb, żeby go wyłączyć. Musimy to kupić. Czy to jest speed 3? To jest drillowanie speed 3. Nie chcemy tego kupić. Możemy sobie speed koni tutaj ulepszyć. I czekajcie, czy ja mogę użyć diamentu? Czy ja mogę użyć diamentu, aby mi odnalazł lepsze pole, ziomek? Gdzie jest mój diament? Czy ja mogę mojego diamentu użyć? No ja nie wiem, w jaki sposób mam diament tutaj użyć diamentu, ale okej. Dobra, robimy kolejną miejscóweczkę. 48. To zrobimy tutaj, będzie dobrze. No come on. No dobra. I lecimy. 3000, here we go. Let's go, let's go, let's go. No dobra, przyszedł gościu i mówi, że może upgrade'ować dwa razy wagony. No i ja się bardzo cieszę z tego powodu. Jest mi bardzo miło z tego powodu.
Teraz, dobra, dajemy na samym środku. On tak troszkę przesunięcie tutaj. Dobra, gościu odnalazł. Co on mówi, że mogę wyłączyć i wtedy nie będzie wydobywany olej? No spoko. Możemy wrzucić tutaj dwa krety, niech coś odnajdą. Ja już mogę tutaj śmiało lecieć w tym kierunku. Śmiało mogę w tym kierunku lecieć. O, odnalazł tu już, to fajnie, opłacało się. Pożyczka na start, oczywiście, że tak. No i po prawej już jest dobra cena, ja już sobie jednego konia przygotuję. Zaraz będą pędzić konie po betonie. Dobra, mam nadzieję, że to kurde nie jest trollowe. To jest faktycznie olej, a nie gaz. Dobra. Dobra, już wydobywamy. Po lewej cena rośnie. Emocje rosną, cena rośnie. Koniki pędzą. Sprzedajemy, żeby zarobić od razu. Okej. Na razie wydobycie nie jest zbyt szybkie, bo my musimy mieć więcej hajsu, żeby to ulepszyć. Weźmiemy sobie od razu dwóch rudych, postawimy. Oni nam pokażą, co tutaj ogarniać trzeba. Oczywiście ulepszamy te rurki, ponieważ to są podstawowe rurki. Od nich zależy tutaj powodzenie reszty zabawy. On tutaj coś odnalazł. Gdzieś ty tutaj coś odnalazł? Kreta wrzucimy, kreta wrzucimy. Niech śmigają. Na razie nie ma wydobycia. O, już jest spoko. Symetrycznie to wszystko pięknie wygląda. Mistrz symetryczności. Symetrii chyba się mówi. Tutaj mamy kolejną. Dobra, tu mamy spoko. Kolejną miejscówę do wydobycia. Tu mamy kolejne do wydobycia. Tu już nie sprzedawajcie, bo jest niska cena, spadać. Ulepszyć trzeba drilla. No nie wytrzymam. Serio. No dobra, zróbmy tak. I tak tego... tu jest złoże gigant! To jest złoże gigant, ludzie! No, to pięknie będzie. Silosik. Symetryzmu. Mistrzem symetryzmu jestem. No dobra. To teraz będziemy musieli sobie jeszcze... Czekajcie, po prawej stronie jest spoko cena. Nie, będzie zaraz spoko cena. Dobra, niech już trzy wozy jeżdżą. Teraz to piękno. Jeszcze będziemy musieli sobie ulepszyć następnym razem krety do wynajdywania gazu. Będzie nam lepiej wtedy szło, łatwiej. Dwa złoża i to bardzo duże te złoża są. Silosik, of course. Niech 7 koników nawet tutaj pędzi. Przelewa się to wszystko. On tutaj nie ogarnia. Dobra, sprzedawać 7 koni, niech tutaj pędzi. Jeszcze jednego rudego damy. Coś ty tu odnalazł, rudy człowieku, powiedz mi. O, ja nic nie widzę. Może kret coś zobaczy. Kret jest ślepy, ale czasami widzi ważne rzeczy, wiesz? O matko, tu jeszcze kreta trzeba wrzucić. Tu jest gaz i to jest dobra informacja dla nas, bo mamy gaziu. Rudego jeszcze tutaj bym musiał dać. Czekajcie. Serio, wydam wszystko na skaner? To mi coś wskazuje i tego w ogóle tutaj nie ma w tym miejscu. Może tutaj, gdzieś płycej. No to sprawdźmy. April. No dobra, lecimy. Kurczę, no denerwuje mnie ten gościu. C
Gdzie on mi tutaj to wskazuje? Pewnie tutaj gdzieś. No tak, tutaj oczywiście, że to złoże jest. Nie mam hajsu, sprzedajcie coś. Nie mam hajsu, sprzedajcie coś, proszę was. Lecimy. Czemu nie? Bo co? Bo on jest rudy? Też może mieć marzenia, co wy to? Panie samochodziku, a może byś pan tak, kurde, szybciej to wydobywał? Dobra, po prawej stronie cena rośnie. Kilka samochodzików może być. Będzie spoko! Ulepszymy sobie samochodziki. Jesteśmy mistrzem samochodów. Sprzedajcie wszystko po tej cenie, ponieważ to jest dobra cena. Musimy ulepszyć tak. Rura. Tu będzie teraz mocne wydobycie. Silos oczywiście nie. Musimy odciążyć to. Dobra, sprzedali wszystko. Co ten tam tańczy makarenę? No chyba cię gnie, że ja sobie będę tutaj... O, właśnie w ten sposób. No. No, powiem wam, że lipa. Patrzcie to. Gość mi macha, nie? Pewnie tutaj jest. Tak myślałem. Dobra, połączymy to wszystko i to będzie ze sobą współgrało. 8. Dobra. Nie sprzedawać już. Nie sprzedawać. Teraz musimy gaz. Odnajdziemy gaz. Wrzucimy tutaj 10 kretów. Szukajcie krety. Może coś znajdziecie. A jak nie znajdziecie, to macie przechlapane. Przekichane macie wtedy. Czy my jakiegoś rudego jeszcze tutaj postawimy? Czy oni nam cokolwiek pokażą? A, to złoże też już się wykańcza. O, to nie jest tak kolorowo, jakbym tu misiaczki chciał. To wcale nie jest tak kolorowo. No dobra. Podepniemy tak. I zobaczymy, gdzie tutaj coś jeszcze nas czeka. Po lewej stronie cena jest po prostu przykra. Jak się na nią patrzy, to jest przykro. Naprawdę przykro się robi człowiekowi. Muszę zamknąć szyby oczywiście przed pompowaniem. Pamiętam o tym. Wiem. Tylko teraz czekamy na lepszą cenę. No i niestety, tu już nie ma więcej złóż, także musimy wykorzystać to wszystko, co mamy i poczekać na lepszą cenę. Aha, tu jest słabe wydobycie. Dobra, ulepszmy rurkę. Poszukajmy jeszcze. Czy warto jeszcze tego gazu tutaj szukać? Gdzieś tutaj może znajdziemy kreciki. Dobra, po prawej jest dobra cena. Jedziemy. Dawać, po prawej stronie jest dobra cena. Gaz i sprzedawaj. Lecimy. Zamykamy szyb. Jedziemy. 3, 2, 1, pompuj.
Teraz chyba wszystko dobrze zrobiłem. Mamy powyżej 2 cenę. To już jest ładnie. Pierwszy raz taka cena. $2.50. Mógłbym nawet poczekać, bo na początku sprzedawałem za 1.6. Ale bałem się, ona teraz szybko spadnie. No, ale jest koło 50 tysięcy, to jest super. Mogłem poczekać z gazem. No, można by było poczekać z gazem. Można było czekać z gazem, aż się jeden po prostu skończy, a potem drugi. No faktycznie, to też spieprzyłem troszkę, ale mamy 48 tysięcy, moi kochani. Dobra, kończymy. Zobaczymy, ile gazu jeszcze było. Ło, tu było dużo gazu. Dużo gazu było. Dobrze, moi kochani, to kończymy ten odcinek. Mamy 45 tysięcy. Myślę, że naprawdę całkiem spoko. Super silos. Możemy łączyć pomiędzy sobą silosy. Właśnie, o to mi chodziło. Na tym mi zależało. Zobaczymy, co jeszcze mamy. Gaz, wynajdywanie gazu. Kurde, ale ja pójdę w super silosy raczej. Albo pójść w krety, albo w super silo. Pójdziemy w super silo. Kupujemy super silos. Ok, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Kończę materiał, trzymajcie się, pamiętajcie, macie w opisie link do tej gry, jak chcecie kupić w sklepie G2A. Możecie dać łapkę w górę, możecie napisać komentarz, a możecie na przykład wyłączyć ten film i pójść do szkoły. Wszystko możecie. Cześć.